Nie widzieliście? Wait. Ej, ja jestem Jules, kolejny wtorek, kolejne ocenienie klipów. Standardowo najlepszy klip wygrywa Pace w Grado 3 dyszki. A jeżeli chcecie wysłać swoje klipy, to zapraszam was na mojego Discorda. Tam jest kanał cały poświęcony klipom. Zanim do tego przejdę, to muszę wam o czymś ważnym powiedzieć. Spotykajcie się ze mną na PGA. PGA to wydarzenie w Poznaniu, Poznań Game Arena, które się odbywa od 6 do 8 października i będziecie mogli sobie ze mną zbić pionę, zrobić zdjęcie, pogadać na stoisku Cougar Gaming właśnie na PGA. Ogólnie Cougar Gaming to jest marka, która oferuje naprawdę masę produktów dla graczy, między innymi słuchawki, myszy, fotele i wiele, wiele więcej, a na samym PGA będą po raz pierwszy. Na stoisku będzie masa aktywności dla fanów, możliwość zagrania jeden na jeden, czy różne fanty do zdobycia. Poza tym Cougar jest partnerem VCT EMEA na ten rok i na następny, dostarczając fotele gamingowe dla valorantowych graczy. Spotkajmy się na miejscu na stoisku. Poza mną będzie jeszcze Wpadka oraz Folwar. Do zobaczenia. Dobra, pierwszy klip jest od Aneza, ranga Silver. Sobie troszeczkę tutaj przewiniemy do momentu, kiedy coś się dzieje. Mamy od razu tutaj one-tapika z Marszala. Bardzo ładny one-tapik, tak swoją drogą. Wow, okej, szanuję zagranie za takie umiejętne granie Marszalem, bo ja nie potrafię grać Marszalem w ogóle. A ty masz jeszcze Silvera i tak dobrze strzelasz. Nie no, szacun, serio, szacun, szacun. Klip wyciszany pewnie przez ziomków, ale zobaczymy, czy uda się. No 4K się uda na pewno zrobić. Uwaga, no to już myślałem, że się ten siad, ten one tap w końcu zginęły. Nie było, ej, co, Boże, przykro mi. Ale fajne, ładne hedziki, szczerze, daje dziewiątkę za takie hedziki. Klip od Plamera, moi drodzy, Bridge. Zobaczymy, co na Bridge tutaj pokaże. Hedzik od razu wleciał tutaj po małym sprayu, aczkolwiek wleciał na Bridge playerze, jak ja was nienawidzę, ale zarazem, no sam, jakby miał być takiego Bridge playera w teamie jak ty Plamer, to bym się chyba cieszył. Nie lubię grać na Bridge'ów po prostu, ale to myślę, że dobrze wiecie, jak mnie już trochę oglądacie. No tutaj się trochę wyminął. Troszkę panika, mam wrażenie, że wleciała. No ten ult to tak w swoich sojuszników trochę, szczerze. W sensie spoko ult, spoko ult, spoko ace, ale totalnie się nie przejmowałeś tym, czy wiesz, no, coś, rozumiem, że masz gdzieś sojuszników, czy ich ostunujesz, czy ich ofleszujesz. Mordo, spoko, dam dziewiątkę. Ząbek, oczywiście nie mogę zabraknąć ząbka. Co odcinek, to już mówię, zresztą chyba dobrze wiecie, tu widzę, że lurk na Sage leci. No zobaczymy, co na tym lurku, zresztą tutaj ciekawego wyjdzie. Sobie tutaj troszeczkę szybciej podchodzi, wie, że musi przyspieszyć, leci spray, kontrola, oj tutaj panika trochę, gościk w łapę, hedziki, jaki flik w ogóle. Ej dobra, za tego flika masz dychę, mordo. Klip od Gixeka, zobaczymy, co Gixek pokaże. No tutaj nikt nie sprawdza jednej pozycji w ogóle, sobie korzysta z tej sytuacji, tutaj wychodzi z odynem w łapę, co tu się dzieje w ogóle? Ten krzyk mówi wszystko. Ten krzyk mówi wszystko. Co tu się stało więcej niż w całym moim życiu? Daj ósemkę. Klip od PvP Kuby, moi drodzy. Pierwsza runda leci Nejdzik, z którego zresztą zgarnia fraga. Drugi frag również wleciał. Od razu tutaj wymiana jednak sportu na tego. No, ten Nejdzik taki troszeczkę niebezpiecznie rzucony, ale w końcu się udało. Jest już 4K, trzeci Nejdzik. W ciągu jednej rundy już został rzucony i wleciał ace. Ej, fajne, jakby ace w pistoletówce to jest ciężka sprawa, szczerze, daje też dychę. Klip od Beavera, moi drodzy, tutaj ulcik sowy wleciał idealnie na planta, klaczyk 1 na 2, w tym momencie jest strzałka, leci sowa, dron leci, no tak naprawdę wie wszystko, nie? Wie wszystko, może sobie jeszcze odbić, no tak naprawdę im będzie bardzo ciężko zaplantować. Właśnie ze względu na te shock darty i na to, jak dobrą pozycję ma. No, czy się uda? A plant i tak poleciał, nieważne, ale to tak ledwo, ledwo ten plant poleciał. No, myślę, że jest tutaj w naprawdę dobrej sytuacji. Strzałka, nie no, 15 sekund. Czy jest sens czekać? Ja bym może nawet poczekał chwilkę. No, ten shock dart fajnie użyty, no i pięknie zagrane. No, myślę, że tam 8. Klip od XLDL, w ogóle ranga Immortal. Immortala na ocenianiu klipów odkąd was prosiłem o pisanie rank jeszcze nie widzieliście. Wait. Co tu się stało? No dobra, ten frag spoko, nie? Ale tutaj celuję w niego. Valorant, Riot Games, wytłumaczcie mi to, co tu się stało. On się ruszał, AD, AD.
przez to, że się ruszał AD-AD, to jedna kula jakby nie poleciała prosto tam, gdzie celował, a druga już poleciała tam, gdzie prosto jak celował. Wiecie, o co chodzi? Tak mi się wydaje, tak to widzę, że po prostu pierwsza kula poleciała jeszcze w ruchu, druga już poleciała, kiedy stał w miejscu, przez to ta jedna kula poleciała prosto, a ta wcześniejsza kula poleciała w typa obok. To jest fart attack, nie będę ukrywać, ale to jest ciekawe. Czy mój widz cheatuje? Nie no, Riot Games, co to jest? Tak szczerze, no nie, a nie, wleć... Wait, dobra, inaczej. Nie zajerzyłem tego. Nie no, dobrze mówię! Celownik ma tutaj, strzała leci tutaj, on jeszcze jest w ruchu. Okej, okay, to jest mega dziwne, co tu się stało, ale bardzo clean strzały, widać, że Immortalek jest. Oj, tutaj nie, no ładny ejsik, fajny ten strzał, to było na farcie strasznie, ale podobało mi się, no dam dyszkę. Klip od Neymana, zobaczymy, co Neyman pokaże, no lecimy tutaj z fragiem, poleciał overheal, no to 18 HP, ale poleciał. Tutaj fleszyk, no myślę, że całkiem fajnie użyty, żeby mógł sobie tutaj zająć trochę przestrzeni. Okej, okay, co tu będzie, dobra, wie o dwóch, no tutaj próbuję, no tutaj w biegu udało się trafić, dismiss, no tutaj trochę niebezpiecznie, to jest w ogóle def, a nie zabił go. O mój Boże, a pan też był w ciekawym miejscu. Nie no, to się takiego nic ciekawego nie stało, szczerze. W sensie, no spoko klip, jakby co mogę powiedzieć, mogę dać jakąś radę w sumie tak naprawdę tutaj, no to przede wszystkim jest to, żebyś starał się nie ruszał, żebyś się tak nie ruszał jak strzelasz, ponieważ na przykład tutaj tego ziomka na farcie zabiłeś, bądźmy szczerzy. Tak samo taki jakby pozycjonowanie się moim zdaniem tutaj troszeczkę leży. W sensie ten fleszyk wyciął fajnie, tu mogłeś sobie jeszcze potem drugiego fleszyka rzucić. Ten fleszyk mógł nawet wlecieć bliżej na piknięcie po prostu maina, czy kogoś na blisko nie ma, no ale wleciał tutaj, spoko. Mogłeś tutaj dorzucić jeszcze drugiego tak naprawdę. No i co tutaj bym właśnie lepiej zrobił, to bym sobie po prostu na spokojnie piknął, nie? Patrz jak szeroko piknęłeś od razu na maina, a nie sprawdziłeś sobie na pewno tej pozycji, jak już tak cofnąłeś i pikowałeś drugi raz, to lepiej, żebyś piknął trochę węziej, ale żebyś piknął tylko na tą jedną osobę, bo tutaj piknąłeś przypadkiem na dwie osoby naraz tak naprawdę. No to i ty ponownie ci się poszczęścił. No ale to jest niska ranga, jakby daję ci tylko radę, mordeczko. Na pewno masz tutaj fajne predyspozycje, bo widać, że gdzieś tam próbujesz, tylko jesteś po prostu gdzieś nowym, początkującym graczem, czy po prostu osobą, która możliwe, że gra mało, ale gra już trochę w tego Valoranta, ale spoko klip. No myślę, że akurat mam taką mocną szóstkę za niego. Klip od Maka, moi drodzy. Zobaczymy, co Mak pokaże. Okej, okay, poleciał od razu ulcik, no ten tutaj na... Okej, okay. Troszkę szczęścia było dzisiaj, bardzo zwracam uwagę na to szczęście, też mam dużo szczęścia, jak w sumie strzałem i gromam kiedy, ale to nieważne. Okej, okay, poleciał kolejny frag, leci dismiss, no tutaj sobie ładnie sprawdzi pozycję, minus za nieużywanie fleszy. Masz fleszy i w ogóle fleszy nie używasz, spokojnie się, ale fleszy w ogóle nie używasz, dam 9. Clip od I Miss Old Me. Neon Ace, tutaj widzę, że poleciały dwa stuny tutaj, okej, okay. dawaj, dobra, wleciał frag, o... Ładnie, ładne strzały, podobało mi się zajęcie pozycji, zreloadowanie sobie w bezpieczniejszej pozycji, ma jeszcze dużo speeda, może sobie, o, właśnie trochę zająć. Sowa sprawdził jako pierwszy, był z żywym dronem, można powiedzieć, ale... Nie no, ładnie, ładny ejsik, kurczę, ale też bym dał 9 za niego, nie dyszkę. Tip od Totenmelon, zobaczymy, co Totenmelon pokaże. Oj, tutaj przywinąłem fraga, okej, okay, frag na wentach wleciał. Kolejny frag, Boże, jak ja teraz myślę o wentach, to myślę o FNAF-ie, bo niedługo wychodzi ten film z FNAF-a i jakoś tak FNAF mi zaczął, wiecie, jeszcze halloweenowo, jesieniarski vibe, w ogóle jestem śniarą. Pewnie niedługo w tle zobaczycie jesieniarskie ozdoby, bo sobie kupiłem, jak jeszcze byłem w LA. To chyba wam gdzieś opowiadałem, nie wiem, czy na streamie, czy nie, ale kupiłem sobie, okej, okay, kupiłem sobie ozdoby w $1 Tree, czy tam $1 Tree to się nazywa. Po prostu po dolce dużo ozdób sobie kupiłem, więc będę ozdabiać niedługo. No to jeszcze ulcik wleciał chyba nawet idealnie, no wleciał idealnie. No i tak naprawdę ejsik jest zrobiony. Nie no, spoko klip ogólnie, fajnie ulcik użyty, chociaż nie wiem, czy był aż taki potrzebny w tej sytuacji, no ale tam 8. Klip od Natal Yeti, Yoru, moi drodzy. Yoru to jest coś, o znowu przewinąłem. Yoru to jest coś, co się widzi dosyć rzadko. No ładny frak na tym midzie tutaj na brizie wleciał. Okej, okay, do... Okej, okay, kinda clean. Jest okej, jest fajnie. Dobra, sytuacja 2-3. Co Yoru zrobię? No tutaj sobie pomalutku pikujesz. Masz flashę, masz klona, ja bym gdzieś to próbował może użyć na twoim miejscu już w takiej sytuacji. Tym bardziej, że wiesz, gdzie oni są i tak dalej. Okej, okay, ulcik wlatuje, no i fajnie. Na tym ulciku możesz naprawdę dużo zrobić. Możesz przede wszystkim też sprawdzić pozycję. To myślę, że może być istotne. Wiesz o jednym... Wiesz, tak naprawdę tylko o jednym, no ty, aż tak nie sprawdziłaś tych wszystkich pozycji, jakbyś mogła. No tutaj bym może bardziej, wiesz co, na tym ulcie, bardziej bym zagrał agresywnie, nie? Puściłbym klona,
kiedy się kończy fleszyk, akurat kończy się ult, leci flash, leci klon, jest was dwóch i może by się udało coś nawet od razu dużo zdziałać. Więc to jest taka mała uwaga, sam Yoru dużo nie grałem w życiu, ale wydaje mi się, że tak się gra Yoru. No i tutaj wyciąłem te 4K, no ale widać, że też jesteś początkująca, ciśnij dalej, let's go. Fajnie, fajnie, że dzięki, że podesłałeś, myślę, że dam, tak jak w przypadku tamtego klipu na Sunsetcie, mocną 6. Klip od Tmailusi, zobaczymy, czy Tmailusia pokaże tutaj, walczy z Reyną na midzie. No i tak naprawdę teraz jest już w sytuacji 1 versus 4, w ogóle wynik 0-11. O mój Boże, 0-11. Nie no, to jest walka w tym momencie o honor po prostu. O honor całej drużyny, o honor twój, o honor tego, żeby nie przegrać do zera. Jak się ładnie z line'a powali. No, klaczyk jest do wygrania. Jest naprawdę... Okej, dude, what is going on? Co to za flick był? Ej, fajny klip. Ej, szacun za klacza. Jeszcze przy takim wyniku tutaj... Szczerze, jakby patrząc na wynik, patrząc na sytuację, patrząc na to, że never back down, never lost, never give up, tam dychę! I pod AliExpressu, słuchajcie, podobno ASIC dzięki fajnej ścianie Viper, jestem ciekaw, a to jest taka ściana tutaj idąca przez tego. Okej, okay, nie on, zobaczymy jak ją wykorzysta, no bo może ją wykorzystać w zły sposób tak naprawdę. Ale czy ta ściana pomoże? Na pewno pomoga, żeby zgarnąć fraga na tym ziomku u góry. I teraz może sobie tutaj podejść. Nie, ściana fajna. No totalnie się go tutaj nie spodziewali. Wow! Dycha. Klip od M. Niko z operatorem. To może być całkiem ciekawe. Zobaczymy, co tutaj pokażę. Holduje sobie shorta, ale nikogo tam za bardzo nie widzi. A sobie może troszeczkę przewiniemy do jakiejś akcji, jak tutaj się coś dzieje. No podchodzisz sobie mida z tym operatorem i ładnie łapiesz zresztą fraga na osobę, która próbuje uciec przed ultem Killjoy. Ten ult Killjoy tutaj był game changerem tak naprawdę w tym momencie. No ja nie wiem, czy dobrze by nie było sobie tutaj popatrzeć po prostu, chociaż może nie do końca, chociaż jednak ktoś tam CT był, ale wydaje mi się, że po prostu panie tamtego kontu na CT byłoby całkiem fajnym wyborem, ale 4K jest. Jest, więc się może nie odzywam. Nie no, fajny klip, dam 8. I to tyle z dzisiejszych klipów. Zobaczymy sobie jeszcze wszystkie, które dostały dyszkę. No tutaj dzięki tej ścianie Viper, co widzieliśmy dosyć niedawno, gdzie tutaj naprawdę świetnie się zrajnowali na te 4K. Tutaj ogólnie Ace wyciął naprawdę ładny. Ten klip Tmailusi, gdzie jest 0-11, klaczuje sytuację 1 versus 4. Szczerze, to jest tak. To jest mocne. Ten fake w szczególności na końcu. Ten flick na końcu, to jest mocne, okej? Okay? Kolejny klip od XL-a, gdzie tutaj, nie wiem, dalej jestem w szoku, co z tymi strzałami się tutaj stało. Riot Games, potrzebuję wytłumaczenia. PvP Kuba z bardzo fajnym ace'em na samym początku meczu z w ogóle trzema użytymi nade'ami tak naprawdę, ale ace'ik naprawdę fajny wleciał tą race. Ząbek, jego ace'ik na stage, no ten spray tutaj troszeczkę z problemami był momentami, ale później to jak nadrobił ghostem, cud. I to wszystkie klipy, które dostały dychę. Pytanie, kto powinien wygrać dzisiejsze ocenienie klipów? Przyznam szczerze, wybór nie jest prosty. Aczkolwiek wydaje mi się, może przejdźmy do tego klipu. Tak, to nie będzie ząbek. Już dwa razy ząbek wygrał. Tmailusia wygrywa dzisiejsze ocenienie klipów. Dlaczego? Dlatego, że kurczę, podoba mi się fakt tego niepoddania się. 0-11, a ty i tak próbujesz wyklaczować, klaczujesz, robisz super flika, super wszystko. Taka postawa mi się podoba. Dzięki za podesłanie wszystkich klipów. Wszystkie klipy były naprawdę fajne. Podsłuchajcie na Discordzie. Widzimy się w następny wtorek, więc trzymajcie się. Cześć.